Teraz więc będzie krótka modlitwa charyzmatyczna, więc uczyńmy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Było takie zawołanie powstańców meksykańskich: niech żyje Chrystus Król, niech żyje, więc oni walczyli z masonerią, to był rok mniej więcej, może 1923-1926. Meksyków wtedy zwalczali chrześcijaństwo, katolicyzm. No i ci właśnie powstańcy tak wołali, bo czcili Chrystusa Króla. I właśnie też odnosili wielkie zwycięstwa, ale niestety również ta masoneria była mściwa i też mordowała tych powstańców. Mówię to dlatego właśnie, żeby też pamiętać o tym, że nie tylko w Polsce ginęli ludzie za wiarę, ale także właśnie w takich miejscach. Tysiące ludzi dzisiaj właśnie w związku z tym z dniem Chrystusa Króla właśnie też taka myśl, żeby, może nawet myślę, żeby w ramach koronki też pomodlić się za tych, którzy powstańcach meksykańskich, którzy odważnie, mężnie bronili wiary, ginęli właśnie krzycząc: niech żyje Chrystus Król, a wielu powtarzało: niech żyje. Więc może teraz też takie wezwanie, bo my trochę jesteśmy tacy powstańcy duchowi. Walczymy o chwałę Bożą, o Królestwo Boże w naszych sercach, o wiarę, o to, żeby Chrystus zwyciężał nad tym złem tego świata. Już zwyciężył, ale żeby przez nasze decyzje, kiedy mówimy Mu tak, to też zwycięża w naszych sercach. Więc zawołanie teraz będzie to: niech żyje Chrystus Król, niech żyje. Niech żyje Chrystus Król, niech żyje. Niech żyje Chrystus Król, niech żyje. Niech żyje Chrystus Król. Na wieki wieków. Amen. Podnieśmy teraz nasze dłonie do Chrystusa Króla, który żyje. A skoro On żyje, to my żyć będziemy razem z Nim. Panie, bądź uwielbiony w tej modlitwie. Bądź uwielbiony, wywyższony Królu w naszych sercach, w naszych duszach i ciałach, w naszym życiu, w naszych domach, w naszych rodzinach. Bądź uwielbiony w tym miejscu, w całej tej okolicy. Bądź uwielbiony w naszej ojczyźnie, w naszym narodzie. Bądź uwielbiony na całej ziemi. Aby królestwo szatana, ciemności, grzechu i zła przegrało, a zwyciężyło Twoje królestwo miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości, pełne mocy, pełne Ducha Świętego. Niech Twoje Królestwo będzie w nas, bo powiedziałeś: Królestwo Boże w was jest. Czyli jest niewidzialne, w sensie takim, że nie widać, że jesteśmy na zewnątrz w Królestwie Bożym duchowo, ale duchowo jesteśmy. Duchowo ono jest w nas. A widać to może w tym sensie przez nasze czyny. Przez to, jacy jesteśmy wobec naszych braci, sióstr, szczególnie tych zranionych, tych najmniejszych. Więc niech będzie w nas Królestwo Boże, Trójcy Świętej. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy, abyś wysłuchał nas, abyś nam odpowiedział, abyś prowadził nas. Bo chcemy być zawsze owieczkami, barankami, nie kozłami. Bo chcemy zawsze być po Twojej prawej stronie, nie po lewej. Bo chcemy, żeby widać było, że Twój wizerunek jest w nas. Żeby ludzie mogli powiedzieć: to są ludzie Baranka Bożego, Jezusa. W nich jest baranek. Oni są dlatego barankami, owieczkami. Oni są w królestwie Jezusa Baranka, który zwyciężył. Lew z pokolenia Judy, pokorny baranek Jezus, zwyciężył. To Ty, Panie. Niech będzie więc widoczne w nas Twoje odbicie, Twój obraz, Twoje piękne oblicze, Twoje piękne serce. O to Cię przede wszystkim prosimy. O to, żebyśmy byli wierni Tobie. O to, żebyśmy innych uczyli wierności, miłości, zaufania względem Ciebie. Nowe pokolenie, dzieci i młodzieży. I abyśmy walczyli właśnie też o dzieci nienarodzone, aby były zawsze przyjęte, kochane, aby rodziły się, aby nie były zabijane w łonach matek albo zaraz po narodzeniu. Modlimy się za te maleństwa, bo też kochamy te maleństwa ze względu na Ciebie. I prosimy, aby osoby, które też tutaj są, czy będą słuchały modlitwy, ale są niepłodne, które prosiły nas o modlitwę, mogły cieszyć się uzdrowieniem,
wewnętrznym, fizycznym, mogły cieszyć się dziećmi, licznym potomstwem. Panie, daj im łaskę, że kiedy będą uzdrowieni, żeby mieli wiele dzieci, bo Polska, bo Kościół potrzebuje wiele dzieci, wiele dusz do Królestwa Niebieskiego, które będą cieszyć się wiekuistym szczęściem w niebie. Panie, błogosław pośród nas tych, którzy najbardziej cierpią, najbardziej chorują, najbardziej są udręczeni, przygnębieni, zalęknieni, którzy nie mają siły żyć, którzy mają dużo bólu w sobie, którzy mają też różne troski, zmartwienia rodzinne, małżeńskie, zawodowe, którzy nie radzą sobie ze sprzeciwem tego świata, z tym, że są z powodu życia dla Ciebie, z powodu wiary są odrzucani, nieprzyjęci. Panie, spójrz na tych, którzy są tutaj i będą nas słuchać, modlić się z nami albo już to czynią, bo chorują na choroby nowotworowe, choroby nieuleczalne, po ludzku. Ale przecież wiele tych osób Ty uzdrowiłeś i wierzę, Panie, że uzdrowisz, że będą cieszyły się pełnym zdrowiem duszy i ciała. Duszy poprzez wyznanie grzechów i uzdrowienie wewnętrzne, które jest Twoim darem, że kiedy wyrzekamy się grzechu, Ty przebaczasz i uzdrawiasz. I fizyczne, kiedy przecież przychodzimy do Ciebie, chociaż korzystamy z pomocy dobrych lekarzy, czy stosujemy leki, bo też przez to nas uzdrawiasz również, ale chcesz bezpośrednio nas też uzdrawiać. Wprost. Tak jak to wtedy czyniłeś, kiedy chodziłeś po Ziemi Świętej, po Nazarecie, po Betlejem, po Jerozolimie, po świątyni w Jeruzalem. Teraz też przechadzaj się między nami i wejdź do domu naszych serc. Jesteś królem naszych serc. I bądź zawsze królem, Panie. I Maria niech będzie królową naszą. Także wierzymy w to, że wysłuchałeś już tej modlitwy, że obecnie uwalniał nas także od złych duchów, od wszelkich nieszczęść, zła tego duchowego też, od grzechów, od nieprzebaczenia, od gniewu, od różnych nałogów, od różnych też spraw związanych z bałwochwalstwem, od chęci zemsty, że będziesz uzdrawiał nas, Panie, zawiści, zazdrości, że będziesz uwalniał też od złorzeczenia, od przekleństw, żebyśmy wszystkim błogosławili, nawet tym najgorszym ludziom, którzy tyle krzywdy czynią, abyśmy im przebaczali, abyśmy modlili się o ich nawrócenie, zbawienie. Panie, modlimy się za tych, których kochamy, którzy prosili nas o modlitwę. Modlimy się za tych, którzy są kozłami, aby stali się owieczkami. I abyśmy też my byli właśnie owieczkami, które będą ogłaszały Twoją chwałę nieustannie, Twoje zwycięstwo, Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że nam objawiasz się tutaj też, że pokazuje, że jesteś łagodnym królem, delikatnym, pełnym gorącej miłości, pełnym współczucia dla nas, zrozumienia, że cokolwiek uczynimy, zawsze nas miłujesz, chociaż chcesz, żebyśmy czynili dobro, a nie zło. Niech Ojciec Niebieski będzie przez Ciebie w nas obecny, Jezu, Panie, Boże nasz i Królu, Królu Miłosierdzia, wspaniały Królu Chwały. Uwielbiamy Cię, Maria, 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 Maria. Uwielbię Pana swoimi słowami, albo módl się w językach, albo mów Jezus Maria, Jezus Maria, albo przyjdź Duchu Święty przez Maryję, albo Maranata. Módl się swobodnie, jesteśmy przecież we wspólnocie wiary, w domu Pana, który jest naszym domem. Maria, Maria, wołamy Cię, Królu. Królu, wołamy Ciebie. Królu, na Maria, Maria, szalaj, Maria. Jesteś królem. Wspaniałym królem jesteś Ty. Wspaniałym królem jesteś Ty. Wspaniałym królem jesteś Ty. Wspaniałym królem jesteś Ty, miłosiernym królem, cudownym, łaskawym, jesteś królem,
Twoje królestwo nie przeminie, niech będzie wiecznie w nas. Ogłaszamy Twoje panowanie na całej ziemi. Zwyciężyłeś, Królu, dotykaj nas. Przemieniaj, uświęcaj, rozpalaj ogniem Twoim miłosiernym. Rozpalaj dary, charyzmaty, niech będzie Duch Święty w nas. Chroń nas od demonów, od złych duchów. Aliariala. Przygotowałeś nam wspaniałe królestwo. Każdy ma miejsce w niebie. Błogosławimy Ciebie za to, że błogosławieni jesteśmy przez Ojca. Błogosławieni Maria, lelelelele. Chcemy czynić dobro wszystkim, Panie, ze względu na Ciebie, ze względu na Twą miłość ukrzyżowaną, niekochaną, zranioną, zdradzoną. Przyjmujemy Ciebie, króluj nam, 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 króluj nam. Króluj nam, 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 króluj nam. Króluj nam, króluj nam, Jezu Chryste, króluj nam, króluj nam, króluj nam, Jezu Chryste. Króluj nam, króluj nam, króluj nam, Maria Szelelolej, Jezu Chryste, Jezu Chryste, króluj nam, Mario Szemanalej, króluj nam, Maria Szelej, Jezu Chryste, Królu Wszechświata, króluj nam. Króluj nam, Maria Szelechonaj, Jezu Chryste, Królu Wszechświata, króluj nam, króluj nam, króluj nam, króluj nam, Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Maria Szerej, króluj nam, króluj nam, Jezu Chryste, Królu Wszechświata, króluj nam, wspaniały.
Chwały Królu, miłosierny Panie, Jaryszej, króluj nam. Króluj nam, króluj nam, króluj nam, Jezu Chryste, króluj nam, królu miłosierdzia, królu światłości, króluj nam, Maria Szemalachule, króluj nam, Jezu Chryste, królu światłości, króluj nam, króluj nam, Maria Szene, Jezu Chryste, królu królów, Maria Marane, króluj nam, króluj nam i uzdrawiaj nas i uwalniaj nas, Jezu Chryste, i uświęcaj nas. Oddajemy chwałę Królowi wieków, Królowi Wszechświata, który tu jest z nami, który jesteś. Alla Maria, le, 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 le. Aba la mala shamachadu bachad, ibeshai malahet, Adonai malachu lecher yoshana, Adonai, 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 ibecha malachishal, ibeshal mishaloch ematolo, ibecha lachenu, iducha lachenu, iducha lachenu, Adonai mashala, Ibahola hato, ibishatola, Yeshua, 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 Maria, Maria, Heno, Elaholo, Idahala Heno, Echanahala, Iduhala Heno, 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 Eduheno, Henohero, Adonai Marhadios, Marhadios, Adonai Malheteo, Marhata Shalahito, bądź uwielbione, Panie. Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, nie objawiaj nam siebie, swoje rany, swoje serce. Dzięki Ci, Panie. Pan mówi, uzdrowiłem każdego z was, ale tak jak ja chcę. Tak wielbicie mnie za to, co czynię dla was. Bo wielkie rzeczy czynię dla was, mówi Pan. Opowiadam każdemu z was. Proście zawsze z wiarą i dziękujcie z miłością. I nie lękajcie się. Pan uzdrawia teraz Darię, która choruje na nowotwór brzucha, spraw kobiecych. Pan uzdrawia także Krystiana, który choruje na nowotwór głowy i uszu szczególnie. Pan uzdrawia osoby, które mają chorą skórę i chore kości. Pan uzdrawia Małgorzatę, która choruje na taki nowotwór też mięśni. Kebatkolachela. Pan uzdrawia Grzegorza, który choruje na krew, to znaczy na to, że jego krew jest słaba, że ma taką właśnie chorą krew. Że też jest to nowotwór krwi, który Pan ci zabiera, Pan cię leczy. Pan uzdrawia Olę, która choruje na nowotwór prawego oka.
Pan uzdrawia Anielę, która choruje na częste napady padaczkowe, na padaczkę, na też nerwice, na stany lękowe, na też anemię. Kepatku lochela chedia. Jest osoba pośród nas, która cierpi z powodu bólów woreczka żółciowego. Pan się wyleczy z tej choroby. Lacha, lacha, lacha. Pan leczy osoby, które mają chore nogi. Szczególnie leczy Paulinę, która ma takie zwyrodnienia na kolanach. Pan leczy z silnej nerwicy, z depresji wiele osób. Szczególnie też leczy Anię i Karolinę. Jest osoba, która jest teraz przy internecie, a która została wybrana też przez Pana Jezusa, żeby pełniła misję przez całe życie dla Jego chwały w Kościele. Ona teraz płacze przed internetem. Teraz wiele osób będzie miało spoczynek, nie tylko tutaj pośród nas, ale słuchających, modlących się z nami teraz i w przyszłości. Pan błogosławi te osoby, które słuchają modlitwy, które są tutaj, które mają właśnie spoczynek też, przez ten znak też. Pan uzdrawia ich z różnych chorób duchowych, z chorób serca, także według ciała. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź przez dotknięcie Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Keba lachela. Przyjdź Duchu Święty. I lachela. Pan uwalnia też od złych duchów niektóre osoby. Między innymi uwalnia też Pawła. Też takie słowa do Piotra, który będzie słuchał tej modlitwy. Zerwij z tymi grzechami, z tymi nałogami. Wiem, że żałujesz, ale idź teraz do spowiedzi i zacznij ze mną nowe życie. Nie bądź już kozłem, ale moim barankiem. Wiele osób też modli się za swoich bliskich o nawrócenie, uzdrowienie. I Pan właśnie, tak jak powiedziałem na początku, w tym poznaniu było, że Pan odpowiedział, że Pan uzdrowił i uzdrawia. I to się dzieje. Także z tymi osobami, za które się modlimy, są daleko fizycznie, ale duchowo są blisko. Maria czyni znak krzyża na Twoim czole teraz. I też takie słowo, pamiętaj, że jesteś córką Króla. Moją córką, mówi Pan. Moja światłość Cię przenika, mówi Pan Jezus. Pan uzdrawia także biodra. Są osoby, które mają często bóle bioder, krzyża, lędźwi. I Pan leczy. Szczególnie leczy Grażynę właśnie z tych dolegliwości. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mario, Pocieszycielko strapionych. Módl się za nami. Mario, Królowo Wszechświata. Módl się za nami. Święci nasi patroni ze chrztu i bierzmowania. Módlcie się za nami. Święci aniołowie, stróżowie. Módlcie się za nami. Dziękujemy Ci, Panie. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Jezusa, Króla Wszechświata. Bogu niech będą. Widzę same owieczki, żadnych kozłów tutaj. Teraz proszę, zróbcie przejście na modlitwę wstawienniczą przez Kościół. Można pokazać zdjęcia swoich bliskich. Widzę, że są też nowe osoby, nowe twarze. Trwamy na modlitwie w skupieniu teraz.
aby sobie nie przeszkadzać, czekając na modlitwę, czy po niej można odmówić sobie dziesiątkę, na przykład różańca, może koronkę. Też, kiedy kapłan położy dłoń na tobie, to odmów zdrowaś Maryjo szeptem albo w sercu, w całości. Wiadomo, tylko czekamy na modlitwę jednego z nas kapłanów. No i wiadomo, też nie robimy zdjęć. I ktoś, kto będzie miał spoczynek, to niech się tego nie boi. Może nawet ktoś, może tak być, że pierwszy raz. Więc żeby czuwać przy osobach, które mają spoczynek w Duchu Świętym albo sen w Duchu Świętym. I w czasie tej modlitwy wstawienniczej też niektóre osoby doświadczą też takiego głębokiego uzdrowienia fizycznego i duchowego. Także to będzie jeszcze kontynuacja tej modlitwy, którą przed chwilą przeżywaliśmy. Jeszcze mam takie wrażenie, że jedna z kobiet będzie uzdrowiona z niepłodności i też ona się modli za swoją mamę. Także te dwie prośby będą wysłuchane za ciebie i za twoją mamę w czasie modlitwy wstawienniczej.